Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ostatnio mówiłem Wam o tym, w jaki sposób stworzyć profesjonalną stronę internetową nowoczesnego pośrednika. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam, dlaczego tak ważna jest taka strona internetowa i jak ona wpływa na Waszą pracę i na zarabianie Waszych pieniędzy. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to właśnie kliknijcie teraz w przycisk subskrybuj oraz w dzwoneczek, żeby nie przeoczyć kolejnego odcinka. Zapraszam. Często widzę w social mediach, że agent nieruchomości wprowadza świeżą ofertę, świeżo przyjętą ofertę na portal ogólnopolski, a następnie link do tej oferty przekierowuje na swój profil w social media. Czy to jest właściwe działanie? Czy ono daje efekty zamierzone? O tym będzie właśnie też w tym odcinku. Zostańcie ze mną do końca. Twoja strona internetowa może być jednym z najskuteczniejszych i najtańszych rozwiązań, jeśli chodzi o promocję Ciebie oraz Twoich ofert. Przede wszystkim postaraj się, żeby Twoja strona internetowa była jak najczęściej odwiedzana i staraj się jak najwięcej ruchu kierować na nią. Zapewne znasz taką formę płatności jak Blik. Daje ona możliwość w trzech krokach zrealizowania zakupu dowolnego produktu bądź usługi. Dziś budowanie stron internetowych zaczyna iść dokładnie w tym samym kierunku, to znaczy, że strona ma być tak stworzona, żeby w jak najprostszy sposób, jak najmniejszą ilość kliknięć można było albo zakupić produkt, którym jesteśmy zainteresowani, bądź znaleźć informacje, które w danym momencie są w zakresie naszego zainteresowania. Google poszło nawet krok dalej i stworzyło asystenta, który komunikuje się z nami tylko i wyłącznie głosowo, czyli bez konieczności klikania. Dlatego jeżeli robisz post z linkiem do oferty, która znajduje się na portalu lokalnym bądź ogólnopolskim, to klient klikając w niego najpierw przejrzy ofertę, ale jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że kliknie na Twój profil, w którym znajdują się pozostałe oferty. Najczęściej wychodzi z tego ogłoszenia, bo go raczej nie zainteresowało, i przechodzi do kolejnego ogłoszenia i w ten sposób trafia na ogłoszenie innego agenta. Czyli nie dajesz sobie możliwości, żeby zapoznał się z Twoją całą ofertą, z Twoim profilem, z informacjami o Tobie, z tym, co chcesz zaprezentować swojemu klientowi. Oczywiście, że Twoim celem jest to, żeby sprzedać konkretną ofertę, konkretną nieruchomość. Ale uważam, że ważniejsze jest to, żeby sprzedać tak zwane siebie samego, to znaczy sprzedać informacje o sobie, swój profesjonalizm, to co idzie właśnie za pracą z Tobą. Dlatego ważne jest to, żeby przekierować klienta tam, gdzie są informacje o Tobie, gdzie może się z Tobą zapoznać z tym, co mu oferujesz. Nawet jeśli ta oferta konkretnego w tym momencie nie zainteresowała, to zapamięta Ciebie i skontaktuje się z Tobą w przyszłości. Nawet jeśli nie znajdzie na Twoim profilu oferty, to zapyta, czy przypadkiem nie masz czegoś w przygotowaniu. Podstawowym zadaniem Twojej strony internetowej jest pozyskiwanie tzw. leadów, czyli danych kontaktowych do osób, które mogą być Twoimi klientami, którzy mogą być zainteresowani Twoimi usługami. W jaki sposób je pozyskiwać, na jakie sposoby? O tym za chwilę powiem, dlatego zostań ze mną do końca odcinka. Na swoją stronę internetową klientów możesz przekierowywać za pośrednictwem kilku narzędzi. Google Ads. Za pośrednictwem tej płatnej usługi Twoja reklama wyświetlana jest w Google i użytkownicy internetu, którzy wyszukują w danym momencie usług bądź produktów podobnych do Twoich, trafiają na tą reklamę i po kliknięciu w nią zostają przekierowani na Twoją stronę internetową. Konto Google Moja Firma. To nie tylko wizytówka, ale również bezpłatny profil, za pośrednictwem którego możesz komunikować się ze swoimi klientami przez wyszukiwarkę bądź mapy Google. Udostępnianie linku do Twojej strony internetowej w mediach społecznościowych. Staraj się, aby jak największa ilość postów, które publikujesz, kierowały Twoich odbiorców do Twojej strony internetowej. Baner, ulotka i inne materiały reklamowe. Pamiętaj, żeby na każdym z nich znalazł się adres Twojej strony internetowej. Przy moich ofertach ostatnio umieszczam kod QR, dzięki któremu w prosty i szybki sposób klient może otworzyć ofertę na swoim telefonie. Kiedy użytkownik jest już na Twojej stronie internetowej, zachęć go do tego, żeby zostawił swoje dane kontaktowe, na przykład poprzez zapisanie się do Twojego newslettera. Mając leady oraz korzystając z plików cookies i wykorzystując odpowiednie narzędzia, możesz zarządzać komunikacją z osobami, które były już na Twojej stronie internetowej, a tym samym
zwiększyć szanse na sprzedaż. Opowiem Ci teraz o narzędziach, z których warto skorzystać, by wykorzystać dane, które trafiają na Twoją stronę internetową. Google Analytics. Dzięki temu narzędziu możesz analizować ruch i zachowania swoich odbiorców na Twojej stronie internetowej. Zobacz na przykładowe statystyki mojej strony. Na podstawie takich danych możesz ustalać treści i rozmieszczać je w odpowiedni sposób na swojej stronie. Pixel Facebook to kod umieszczony w witrynie, który pomaga śledzić konwersje z reklam Facebooka, optymalizować je na podstawie zebranych danych i statystyk oraz budować listę odbiorców przyszłych reklam. Dodatkowo pomoże Ci on w prosty i szybki sposób zoptymalizować Twoje reklamy po to, by trafiać nimi bezpośrednio do grupy, którą sobie określisz oraz utrzymać wysoki poziom powracających klientów na Twoją stronę. Newsletter. Za jego pośrednictwem możesz budować bazę adresów mail, którym potem będziesz mógł wysyłać swoje najnowsze oferty, nowinki z rynku czy też inne publikacje. Blog. Aby zachęcić osobę do pozostawienia adresu mailowego, warto wykorzystać blog. Umieszczając na nim wartościowe treści, materiały, spowodujesz, że Twój odbiorca będzie chciał chętniej być w stałej komunikacji z Tobą. Remarketing. Za jego pośrednictwem możesz wyświetlać reklamy osobom, które już wcześniej były na Twojej stronie internetowej. Zapewne kojarzysz takie sytuacje, kiedy na internecie przeglądasz sobie kosmetyki, buty, samochody czy różne inne produkty. Za chwilę przechodzisz do Facebooka i tam pojawiają się już banery właśnie z reklamą tych produktów, które przed chwilą oglądałeś. To właśnie jest remarketing. I Ty też z niego możesz korzystać. Zamiast mówić klientowi, żeby wszedł na Twoją stronę na Facebooku i zobaczył ofertę, którą chcesz mu pokazać, możesz powiedzieć, żeby wszedł na Twoją stronę internetową i tam zobaczył Twoją ofertę. Natomiast po rozmowie telefonicznej z klientem zainteresowanym konkretną ofertą, wyślij mu link do tej oferty właśnie na Twojej stronie internetowej, SMS-em bądź mailem. Gdy wejdzie na Twoją stronę internetową, pozostawi po sobie ślad, a Ty dzięki niemu będziesz mógł mu później wysyłać sprecyzowaną, czyli stargetowaną reklamę. Jeśli znasz inne sposoby, napisz o nich w komentarzu, a ja postaram się nagrać o nich film. Pamiętaj, że Twoja strona internetowa to nie tylko miejsce, na której Twój odbiorca ma zapoznać się z Twoją ofertą, ale również miejsce do zbierania danych, dzięki którym potem będziesz mógł komunikować się z Twoim odbiorcą. Mając dane i wiedząc, jak je wykorzystać, możesz swoją reklamę optymalizować i kierować do grup, które w danym momencie są w kręgu Twoich zainteresowań. Dzięki czemu automatycznie obniżasz koszt tej reklamy. Podsumowując, pamiętaj, że wszystkie treści, jakie tworzysz, wpisy na bloga, podcasty, wideo, wprowadzaj zawsze na swoją stronę internetową i tam za pośrednictwem wszelkich dostępnych Ci narzędzi kieruj swojego odbiorcę. Jeżeli jesteś ciekaw, z jakich elementów powinna składać się strona internetowa nowoczesnego pośrednika, zobacz poprzedni odcinek. Link do niego znajdziesz tutaj na górze. Jeżeli masz jakieś pytania, napisz je w komentarzu pod spodem, pod filmem lub skontaktuj się ze mną osobiście. Chętnie Ci pomogę. Dziękuję za dziś, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Marek Kloc, nowoczesny pośrednik nieruchomości.